Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Podmiotowe określenie człowieka w drugim opowiadaniu o stworzeniu. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 19 września 1979 roku. Nawiązując do słów Chrystusa na temat małżeństwa, w których odwołuje się on do początku, zwróciliśmy naszą uwagę przed tygodniem na pierwsze opowiadanie o stworzeniu człowieka w Księdze Rodzaju. Dzisiaj przejdziemy do drugiego opowiadania, które często bywa określone jako jachwistyczne ze względu na wyraz jachwę stosowany w nim na określenie Boga. Drugie opowiadanie o stworzeniu człowieka, połączone z przedstawieniem zarówno pierwotnej niewinności i szczęśliwości, jak i pierwszego upadku, posiada ze swej natury odmienny charakter, nie chcąc jednak uprzedzać szczegółów tego opowiadania ponieważ wypadnie nam nawiązać do nich w dalszych analizach, musimy stwierdzić, że cały tekst w sformułowaniu prawdy o człowieku zdumiewa nas swoją znamienną głębią, odmienną od tej, jaką znajdujemy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Można powiedzieć, że jest to głębia natury nade wszystko podmiotowej, i stąd w pewnym sensie psychologicznej. Rozdział drugi Księgi Rodzaju stanowi w jakiś sposób najdawniejszy opis, i zarejestrowanie samozrozumienia człowieka, i razem z rozdziałem trzecim, jest pierwszym świadectwem o świadomości ludzkiej. Przy pomocy pogłębionego zastanowienia się nad tym tekstem, poprzez całą archaiczną formę opowiadania, ukazującą swój pierwotny charakter mityczny, znajdujemy tam prawie wszystkie elementy analizy człowieka, na które uwrażliwiona jest nowoczesna a nade wszystko współczesna antropologia filozoficzna. Można by powiedzieć, że w rozdziale drugim księgi rodzaju przedstawione jest stworzenie człowieka, szczególnie w aspekcie jego podmiotowości. Zestawiając razem obydwa opowiadania, dochodzimy do przekonania, że ta podmiotowość odpowiada obiektywnej rzeczywistości człowieka stworzonego na obraz Boży i także ten fakt jest w inny sposób, ważny dla teologii ciała. Jak zobaczymy to w dalszych analizach. Jest rzeczą znamienną, że Chrystus w swojej odpowiedzi danej faryzeuszom, w której odwołuje się do początku, wskazuje przede wszystkim na stworzenie człowieka z odniesieniem się do Księgi Rodzaju, rozdział pierwszy, werset dwudziesty siódmy. Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Tylko w dalszych słowach przytacza tekst z Księgi Rodzaju, rozdział drugi, werset dwudziesty Słowa, które bezpośrednio opisują jedność i nierozerwalność małżeństwa, znajdują się w bezpośrednim kontekście drugiego opowiadania o stworzeniu, którego charakterystycznym rysem jest oddzielne stworzenie kobiety, podczas gdy opowiadanie o stworzeniu pierwszego człowieka, mężczyzny, znajduje się w Księdze Rodzaju rozdział drugi wersety od 5 do 7. Tę pierwszą istotę ludzką Biblia nazywa człowiekiem. Gdy natomiast od chwili stworzenia pierwszej kobiety zaczyna go nazywać mężczyzną w relacji do niewiasta, ponieważ została wzięta z mężczyzny. Znamienne jest także to, że odwołując się do Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 24: Chrystus nie tylko łączy początek z tajemnicą stworzenia, lecz także prowadzi nas, że tak powiem, do granicy pierwotnej niewinności człowieka i grzechu pierworodnego. Drugi opis stworzenia człowieka został utrwalony w Księdze Rodzaju właśnie w takim kontekście. Czytamy tam przede wszystkim, po czym jachwe Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Następnie, bezpośrednio po tych wersetach, rozpoczyna się trzeci rozdział księgi rodzaju, opowiadanie o pierwszym upadku mężczyzny i kobiety, związanym z tajemniczym drzewem, które już poprzednio zostało nazwane drzewem poznania dobra i zła. Z tym wyłania się całkowicie nowa sytuacja, istotnie odmienna od poprzedniej. Drzewo poznania dobra i zła jest linią demarkacyjną między dwiema pierwotnymi sytuacjami, o których mówi księga rodzaju. Pierwsza to sytuacja pierwotnej niewinności, w której człowiek, mężczyzna i niewiasta znajduje się niejako poza poznaniem dobra i zła, dopóki nie przekroczył zakazu Stwórcy. I nie spożył owocu z drzewa poznania. Druga natomiast to sytuacja, w której człowiek po przekroczeniu zakazu Bożego za potrzebem złego ducha usymbolizowanego przez węża, znajduje się w pewien sposób wewnątrz poznania dobra i zła. Ta druga sytuacja określa stan grzeszności ludzkiej, przeciwstawiony stanowi pierwotnej niewinności. Chociaż tekst jakwistyczny jest w całości bardzo zwięzły. Wystarcza jednak dla odróżnienia i jasnego przeciwstawienia tych dwóch pierwotnych sytuacji. Mówimy tutaj o sytuacjach mając przed oczyma opowiadanie, które jest opisem wydarzeń. Niemniej przez ten opis i wszystkie jego szczegóły wyłania się istotna różnica między stanem grzeszności człowieka i stanem jego pierwotnej niewinności. Teologia systematyczna w tych dwu przeciwstawnych sytuacjach dostrzeże dwa różne stany natury ludzkiej: stan natury nienaruszonej i stan natury upadłej. To wszystko wyłania się z tego tekstu jakwistycznego, z księgi rodzaju, rozdział 2 i rozdział trzeci, który zawiera w sobie najdawniejsze słowa objawienia i oczywiście posiada podstawowe znaczenie dla teologii człowieka i dla teologii ciała. Kiedy Chrystus, odwołując się do początku, skierowuje swoich rozmówców do słów zapisanych w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 24, każe im w pewnym sensie przekroczyć granicę, która w tekście jachwistycznym Księgi Rodzaju przebiega między pierwszą i drugą sytuacją człowieka. Nie aprobuje on tego, na co pozwolił Mojżesz przez wzgląd na zatwardziałość serc i odwołuje się do słów pierwszego rozporządzenia Bożego, które w tym tekście jest wyraźnie połączone ze stanem pierwotnej niewinności człowieka. To znaczy, że to rozporządzenie nie straciło swojej mocy, chociaż człowiek utracił pierwotną niewinność. Odpowiedź Chrystusa jest rozstrzygająca i jednoznaczna, dlatego musimy wyciągnąć z niej wnioski normatywne, które mają istotne znaczenie nie tylko dla etyki, lecz nade wszystko dla teologii człowieka i dla teologii ciała która jako szczególny czynnik antropologii teologicznej tworzy się na fundamencie słowa objawiającego się Boga. Będziemy się starali wyciągnąć te wnioski w czasie najbliższego spotkania. sorry oh,